Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej prezentacji w dzisiejszym dniu. Dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować produkt, który do tej pory już jest od kilku lat dostępny jakby do zakupu, natomiast pewnie dość mało się o nim mówiono, więc postanowiłem wykorzystać tą okazję Netcafe, żeby na ten temat coś powiedzieć. Będzie to narzędzie o nazwie Inventor ETO, czyli Engineering to Order, czyli inaczej mówiąc narzędzie automatyzujące procesy projektowe. Po co tego typu narzędzie zostało wprowadzone? No, po to, żeby ewentualnie w jakiś sposób odpowiedzieć na potrzeby użytkowników. Z jednej strony, którzy oczekują automatyzacji sprzedaży, czyli chcemy w jakiś sposób dostarczyć naszą wiedzę inżynierską o naszym produkcie, o konfiguracji danego produktu albo do użytkowników końcowych lub też do naszych handlowców. Handlowcy, którzy często są rozproszeni po całej Polsce albo może po całym świecie, no bez naszej wiedzy inżynierskiej często mają problemy z przygotowaniem odpowiedniej oferty, przygotowaniem dokumentacji rysunkowej, wizualizacji. Z drugiej strony, wiele zadań konfiguracyjnych no, jest wykonywane, znaczy spada na barki inżynierów, ponieważ oni przygotowują czy projektują dane urządzenia i często też oni są odpowiedzialni za wprowadzenie zmian w danej konfiguracji pod konkretne zamówienie klienta czy po prostu no, działu handlowego. Te zadania, które są spadają jakby na dział inżynierski, no w jakiś sposób wpływają też na wydajność firmy. Przede wszystkim, jeżeli produkujemy złożone, konfigurowalne produkty, no to cierpimy, znaczy musimy stawić czoła pewnym wyzwaniom, typu na przykład musimy sprzedawców odpowiednio wyedukować, albo muszą mieć dokładną wiedzę o produkcie, żeby w odpowiedni sposób być w stanie poprawnie przygotować ofertę, skonfigurować produkt i zaoferować go naszym klientom. Niestety często tak się zdarza, że ciężko jest mieć takiego uniwersalnego handlowca, który by wszystko potrafił zrobić, a no i musimy niestety i często coś włączyło nam się ekran. I niestety handlowcy przychodzą do działu inżynierskiego i tak naprawdę zawracają im głowę, pytając się po raz enty na przykład, dlaczego dany element konfiguracyjny nie pasuje do danej konfiguracji i po raz enty trzeba tłumaczyć im, że wynika to powiedzmy z podstaw inżynierskich, że te elementy ze sobą nie będą współpracowały z różnych tam powodów, co jest niestety no, przez inżynierów słabo, jak gdyby mało lubiane, no, ponieważ to jest tak naprawdę odciąganie ich od normalnej pracy codziennej, muszą się zajmować tłumaczeniem po raz kolejny, jak co powinno być skonfigurowane. No i muszą być cały czas angażowani w przygotowanie oferty, czy nawet sprawdzanie poprawności tych ofert, podczas tak naprawdę nie jest to, nie należy do ich do ulubionych zadań. Jeżeli na przykład mamy problemy właśnie w takiej sytuacji, że handlowcy są nieodpowiednim poziomem wiedzy mają, czy powiedzmy dział inżynierski jest zajęty, żeby odpowiadać na zapytania działu handlowego. No, dochodzi do sytuacji takiej, że mamy pewno spóźnione, niedokładne oferty, przez co pociąga się za tym, że mamy zmniejszony zysk w ogóle samej firmy. Występują drogie naprawy spowodowane w tym, że do klienta dociera po prostu niepoprawnie skonfigurowany produkt. No i to się odbija z drugiej strony na zaufaniu klientów, no i w dalszym ciągu zmniejszeniu sprzedaży. Jeżeli sobie zerkniemy w tym momencie na to, jak to ETO powinno wyglądać, powiedzmy, jaka jest idea, powiedzmy, engineering to order, zwróćcie uwagę, to jest taki typowy schemat diagramu, w jaki sposób ofertowanie, powiedzmy, działa, powiedzmy, firma, sprzedając jakieś produkty konfigurowalne. Z jednej strony mamy złożenie zamówienia ze strony klienta, przygotowanie oferty jest po stronie działu handlowego, ale często dział handlowy musi skorzystać i angażować w to ofertowanie dział inżynierski. Na końcu, kiedy mają odpowiednią informację, przygotowują ofertę i dostarczają ofertę. No, jest to pewne jakieś opóźnienia, są spowodowane pewne nieporozumienia w firmie, wydłuża się czas ofertowania, no i też zwiększają się koszty. Idealnie by było, gdybyśmy mieli, w danym przypadku, gdy mamy ETO, czyli narzędzie, które automatyzuje proces konfiguracji, w tym momencie całkowicie odcinamy tą część inżynierską od całego procesu. Osoba handlowa ma dostęp do, powiedzmy, narzędzia, które automatycznie pozwoli skonfigurować ofertę, bez wprowadzenia żadnego błędu, ponieważ narzędzie jest na tyle inteligentne, że konfigurator potrafi odpowiednio zareagować na dostosowanie pewnych opcji ze sobą, które muszą występować, albo na przykład, które ze sobą razem nie będą działać, przez co możemy szybciej przygotować ofertę i dostarczyć ją do klientów. Mamy
lepszy czas ofertowania, no i możemy cieszyć się jakimiś zyskami. Produkt występuje jak gdyby w dwóch wersjach podstawowych. Pierwsza wersja to jest Inventor Eto Series, to jest taki inwentor z dodatkowymi narzędziami, które pozwalają właśnie taki konfigurator zaawansowany zbudować. On opiera się właśnie o silnik reguł. Reguły są podobnie, się buduje troszeczkę jak w IOG-u, troszkę bardziej zaawansowanym poziomie. Mamy dostarczony też wersję Inventor OEM. Inventor OEM to jest taki goły inwentor, można sobie wyobrazić to w najprostszy sposób, jeżeli Państwo znacie inwentora, wyobraźcie sobie, że zniknęły wszystkie paski narzędziowe z inwentora, wszystkie przeglądarki. Mamy tylko goły ekran graficzny, no i nic nie możemy zrobić, ale to jest taka specjalna wersja inwentora, do której możemy dołożyć nasz własny pasek narzędziowy, który pozwala tylko i wyłącznie handlowcowi na przykład na konfigurowanie naszego sprzętu i nic więcej. On nie jest w stanie nic popsuć, po prostu tylko zrobi to, na co mu konfigurator pozwoli. Z drugiej strony często chcemy trafić do klientów z naszym rozwiązaniem. No, dla tych rozwiązań, dla takich zadań dedykowane jest rozwiązanie Eto Inventor Eto Server, czyli platforma, która pozwala w tym momencie ustawić, powiedzmy, konfigurator u nas w firmie, a za pomocą końcówek internetowych, przez przeglądarkę internetową udostępniać zaawansowane konfiguratory bądź to handlowcom, bądź to bezpośrednio naszym klientom, żeby mogli sami skonfigurować produkt, jaki potrzebują i w tym momencie nawet nie angażują działu handlowego, po prostu przesyłają zamówienie, czy to i to ich interesuje i chcieliby takie elementy mieć w swojej ofercie. Przykłady konfiguratora. No, konfigurator może w pełni nie tylko konfigurować jako tako sam model, co zrobimy też na przykład za pomocą technologii iLogic, ale też pozwala na przykład przygotowanie, zautomatyzowanie tworzenia rysunków wraz z opisami, z wymiarami. Wszystko to jest tworzone automatycznie. No i umieszczenie takiego konfiguratora też w przestrzeni w przeglądarce internetowej, uruchomienia go, więc w tym momencie użytkownik może na naszych stronach za pomocą właśnie skonfigurowanej strony internetowej z naszym logo, w naszym layoucie może po prostu dokonać takiej konfiguracji, a następnie skontaktować się z działem handlowym i zamówić po prostu odpowiedni produkt. Zacznijmy zatem, jak ta technologia wygląda. Nie pokażę Państwu wszystkiego, ale chociaż dotkniemy jakby czubka góry lodowej, jak to by wyglądało. Przede wszystkim po zainstalowaniu Inventor Eto użytkownik ma możliwość, jeżeli tworzy sobie nowy zespół, załóżmy, mamy folder z nowymi szablonami, takim jak właśnie Intent, to jest właśnie szablony Inventor Eto. Tworzymy nowy szablon. Tutaj na dzień dobry zgłasza nam się okno dialogowe, w którym musimy zdefiniować na przykład nazwę naszego projektu. Niech to będzie NetCafe. I możemy określić w tym momencie, że tworzymy po prostu nowy projekt automatycznie. W tym momencie taki projekt jest tworzony. Zapiszemy sobie zmiany. I z drugiej strony, proszę Państwa, mamy dostępne w przeglądarce pewne dodatkowe narzędzia. Narzędzia takie jak chociażby edytor, który w tej chwili widzimy, edytor naszych reguł. Jest to okno takie edycyjne do budowania tych reguł zaawansowanych. Natychmiast tutaj też proszę zobaczyć, co pojawiło się nasze NetCafe, ten zespół, że on już też jest jakby dostępny, widoczny przez program. No i jeżeli teraz dwa razy klikniemy na ten moduł, widzimy, wchodzimy jakby w tryb edycji. Co tu możemy w takiej edycji robić? Przede wszystkim musimy zbudować nasz konfigurator. Będziemy tym dzisiaj robić to na bazie bardzo prostego zespołu. Będziemy budować ogrodzenie, czyli będziemy mieli słupki, a między słupkami będą barierki zawieszone. Jaką taką barierkę możemy zdefiniować? Użytkownik wcześniej, zanim przystąpi do pracy, może sobie swoje elementy, które będzie budował konfigurację, opublikować, jak gdyby, czy zaznaczyć, że to są elementy do współpracy z Eto. I w tym momencie one się pojawiają nam na liście zaadoptowanych komponentów i mam wśród nich właśnie między innymi na przykład słupek. Słupek, który mogę sobie po prostu wstawić bezpośrednio do naszego modelu, określić odpowiednią nazwę i to proszę zobaczyć. Jedno polecenie, jedna komenda zapisuje zmiany i natychmiast posłusznie inwentor tutaj, jako nasz interfejs graficzny, posłusznie wykonuje wstawienie takiego elementu. Gdybyśmy chcieli na przykład więcej mieć takich elementów, a może inaczej zróbmy, od razu tu edytor, powiedzmy, tych reguł podpowiada nam, co możemy zrobić. Jeżeli zaczniemy coś pisać, otwiera się lista z możliwymi poleceniami. Widzimy, że na przykład mamy opcję grounded, czyli chcemy nasz element uziemić. Wystarczy ustawić tę wartość na prawda, czyli true i w tym momencie, jeżeli uruchomił regułę, natychmiast widzimy, nasz słupek jest unieruchomiony. Gdybyśmy chcieli, potrzebowali, ogrodzenie składa się z większej ilości słupków, więc możemy w bardzo prosty sposób dodać tą ilość słupków. Wpisujemy po prostu polecenie quantity, załóżmy, chcielibyśmy mieć 3 słupki, więc automatycznie natychmiast takie słupki zostają
wstawione. No ale widzimy, że każdy słupek w tym momencie jest unieruchomiony. W zwykłym zespole zawsze staramy się, żeby tylko jeden komponent był nieruchomy, ten bazowy, a reszta, żeby były nieruchome. Co możemy zrobić? No to jest znowuż możliwość tworzenia reguł, na przykład zdefiniowania reguły warunkowej. Jeżeli child index, jest to takie specjalne polecenie określające numer wystąpienia, równa się 1, czyli pierwsze wystąpienie, to wtedy element ma być true, czyli unieruchomiony. W przeciwnym przypadku ma być false, czyli fałsz, czyli ma być unieruchomiony. Czyli dla wszystkich elementów, które mają indeks różny od jednego, będą one nie unieruchomione. Czyli jeżeli uruchomię mój kod, widzimy, że już natychmiast odstępne kolejne słupki są jak gdyby odczepione. Teraz, jeżeli na przykład wezmę sobie, będę chciał przesunąć ten mój słupek, słupek drugi, czy chociażby słupek trzeci sobie odsuniemy, widzimy, one są nie są unieruchomione, więc mamy możliwość przesuwania tych elementów. No dobrze, mamy w tym momencie te elementy zdefiniowane. Poza możliwością pisania tych elementów, powiedzmy zdefiniowania tych zmian poprzez wprowadzenie tu wartości, czasami warto zdefiniować sobie własne parametry. Tak jak w Inventorze, więc mamy specjalne narzędzie do zdefiniowania parametrów. Załóżmy, chcemy mieć parametr IL, czy od ilości, który będzie liczbą całkowitą i który będzie tak naprawdę równy, na przykład, spróbujmy sobie, no też 3. Nic się nie zmienia, więc zdefiniujmy sobie, że tutaj to quantity będzie równe, IL. I mamy w tym momencie już w jakiś sposób podłączone nasze elementy, czyli możemy za pomocą jednego parametru zmieniać te wszystkie obiekty, które są zdefiniowane w moim zespole. No tak, ale musimy w jakiś sposób te nasze zespół elementy między sobą powiązać. No to może do tego możemy wykorzystać chociażby wiązania inwentora. Tak? Czyli powiedzieć, że na przykład przód tego słupka i przód tego słupka powinny być ze sobą wyrównane i podobnie możemy wyrównać na przykład podstawy tych słupków, które mają być wyrównane, czy chociażby możemy zdefiniować, żeby odstępy między tymi słupkami też były w jakiś sposób określone. Na przykład dajmy 300 mm i one będą w tym momencie zdefiniowane. No tak, ale budowanie ręcznie tych wszystkich wiązań dla każdego słupka, jeżeli będziemy mieli 10 takich słupków, no to już jest kupę pracy. 20 słupków, jeszcze więcej pracy i może to zniechęcać. Ale możemy tu w tym momencie wykorzystać technologię właśnie ETO. Proszę zobaczyć, każdy z tych elementów, który jest w inwentorze, natychmiast też może być zaadaptowany do naszego konfiguratora. Jednym kliknięciem myszy nie zapisałem może zmian z tym naszym 3. Musimy pewnie jeszcze nas zaadaptować. I w tym momencie widzimy, wiązanie zostało jedno zaadaptowane. Kolejne wiązanie też zaadaptujemy sobie. No i trzecie wiązanie też sobie zaadaptujemy, bo chcemy je po prostu wykorzystywać. W tym momencie te wiązania tylko tak naprawdę obsługują słupek pierwszy i słupek drugi. Słupek drugi i pierwszy są pierwszy i drugi. Ale chcielibyśmy, żeby obsługiwały każdą, dowolną ilość słupków. Mam tu specjalne narzędzia, które pozwalają nam na przykład to jakby zwielokrotnić. Na przykład czyli enty słupek weźmiemy, czyli child index ze słupka, weźmiemy sobie. Czyli będziemy brali każdy enty słupek pierwszy i możemy sobie na przykład od razu wziąć i skopiować te elementy do kolejnych słupków pierwszych. Na przykład słupek pierwszy tu jest i słupek pierwszy mamy tutaj. I musimy z każdym entym kolejnym słupkiem to zdefiniować, tak? Czyli z kolejnym drugim słupkiem. Czyli tu może starczy na przykład wpisać indeks plus 1. I proszę zobaczyć, możemy wziąć i też sobie przekopiować te fragmenty kodu. I mamy każdy enty słupek. Wiązań jest zawsze o jedną ilość mniej niż słupków, tak? Bo związania są między słupkami. Czyli jak mamy trzy słupki, to będzie między nimi będą tylko wiązania występowały między pierwszym i drugim i drugim a trzecim. Więc też możemy w tym momencie zdefiniować sobie, że chcielibyśmy mieć ilość słupków, ilość tych wiązań mniejszą od ilości słupków. Ponieważ zdefiniowałem sobie wiązanie, więc mogę w tym momencie wziąć i zdefiniować sobie, że chcę minus 1, czyli o jedną mniej ilość słupków zdefiniowaną, mieć wiązań. To samo zrobię dla każdego wiązania, więc w tym momencie zdefiniowaliśmy sobie taki oto zestaw reguły. Jeżeli teraz uruchomię, proszę zobaczyć, automatycznie słupki zostały poprawione. Gdybyśmy chcieli na przykład mieć ilość słupków 5, to proszę zobaczyć, automatycznie 5 słupków jest zastosowanych i między każdym słupkiem widzimy, mamy wiązania zdefiniowane, więc nie musimy już tej pracy robić. Ta brudna część pracy zostaje automatycznie przez nas, przez program zrobiona. Co więcej,
to ten parametr jest tutaj też dostępny w przeglądarce, jak gdyby, tego naszego modelu. Więc na przykład, jeżeli uruchomię sobie, nie chcę mieć 5, tylko wróćmy może z powrotem do 3 słupków, to w tym momencie mamy 3 słupki z powrotem zdefiniowane, czyli możemy ten parametr zmieniać też z poziomu, jak gdyby, tutaj okna przeglądarki zasobów tego naszego projektu. No tak, ale świat się nie kończy tylko i wyłącznie na słupkach, potrzebne są też barierki. Barierka będzie nam definiowała odstęp tak naprawdę między słupkami, więc to wiązanie, które tutaj mam definiujące mi odstęp na 300 jest niepotrzebne, więc je sobie usunę. Proszę zobaczyć, że w tym momencie ono jest usuwane, więc mogę swobodnie rozsunąć te moje słupki. No i potrzebuję barierkę. Barierkę też mam tutaj zdefiniowaną wcześniej, więc mogę wziąć i ją sobie po prostu wstawić jako kolejny element. Dajmy im podstawową nazwę barierka, nie będziemy nazywać jej tak jak komponent. Zapisuję zmiany, proszę zobaczyć, natychmiast zostaje wstawiony przez program element o nazwie barierka. No, musimy też go w jakiś sposób związać, więc korzystamy znowu z związań i powiedzmy, że chcielibyśmy, żeby wstawić, tak, czyli mamy tu mocowanie, to mocowanie będzie mocowane, powiedzmy, tutaj do tego otworu. No i ewentualnie spróbujmy zrobić wyrównanie, powiedzieć na przykład między tą ścianką, a tą ścianką będzie chyba minus 11,5 odległość, jeśli dobrze pamiętam, tak jest, więc mamy super barierkę zamocowaną. I teraz chcielibyśmy to, znowuż tą barierkę w jakiś sposób opanować, ten sposób rysowania barierek, więc znowuż, no mamy dwa wiązania, więc je sobie po prostu zaadoptujemy, tak jak to robiliśmy w przypadku słupka, więc nie ma potrzeby tutaj dużo tłumaczyć. Barierka, no będzie też każda n-ta barierka, czyli bierzemy sobie n-ta barierka, czyli child index z barierki. Tak, skopiujemy sobie oczywiście do, tu mamy druga część, barierka. Słupki będą tak samo, czyli weźmiemy sobie każdy pierwszy słupek, czyli barierka z lewej strony łapie za słupek pierwszy, a z drugiej strony łapie, wyrównuje się ze słupkiem drugim, czyli musimy wziąć ten plus jeden słupek kolejny, czyli weźmy sobie tą wersję z słupek plus jeden i skopiujmy tutaj w to miejsce. Ile barierek będzie? No, barierek będzie tyle samo, co o jedną mniej niż słupków, tak? Czyli możemy znowu sobie skopiować, gdy chcemy tylko mieć tyle słupków, no i wiązań będzie tak samo, o jeden mniej niż słupków, więc możemy w ten sposób sobie zdefiniować te elementy. Teraz jeżeli uruchomię mój kod, automatycznie widzimy, że barierki się ładnie ustawiły. Jeżeli na przykład chcielibyśmy dzisiaj mieć na przykład, nie wiem, może 6 naszych barierek, automatycznie widzimy, że to się nam wydłuża. Ktoś może powiedzieć, no tak, tyle się napisaliśmy kodu, a tak naprawdę to można było zwykle szykiem zrobić. Owszem, ale Eto ma jeszcze jedną ciekawą funkcjonalność. Proszę zobaczyć, możemy odnaleźć sobie tutaj w przeglądarce dowolny element, na przykład taką oto barierkę, wejść w jej parametry i na przykład powiedzieć, że ten element ma mieć długość na przykład, czy szerokość 800 mm. I w tym momencie, proszę zobaczyć, natychmiast element zmienia swoją szerokość. Być może chcielibyśmy, żeby to były drzwiczki, czyli wejście. I automatycznie w tym momencie dany komponent jest podmieniany. W trybie szyku, no to już by nie jest takie proste i trzeba by się nagłowić, żeby taki efekt uzyskać. A tutaj proszę zobaczyć, możemy dowolny element, którego mamy wystąpienie, możemy zmieniać ich parametry. Samo skonfigurowanie jako takiego modelu to jest jedna rzecz. Często za nim musi podążać, musi odpowiednia dokumentacja, czyli rysunki. Rysunki, które są, muszą być dołączone chociażby do ofertowania. I tutaj w Eto też możemy tworzyć sobie własną dokumentację. No, dokumentacja z czego składa się? Przede wszystkim składa się z rysunku, czyli z dokumentu rysunku. Więc możemy sobie taki dokument stworzyć, niech on się nazywa na przykład rysunek. Rysunek 1, jakaś nazwa była użyta, i skorzystajmy może w tym momencie z przeglądarki dostępnych obiektów, na przykład mamy własny dokument rysunkowy. Taki dokument rysunkowy zostaje w tym momencie przez program wstawiony. W naszym, zapiszmy sobie zmiany jego, i możemy go też, rysunek musi być w jakiś sposób podpięty do projektu, więc możemy go po prostu jako dziecko podpiąć do naszego projektu, zdefiniujmy sobie tylko jego nazwę, jako taką, i już mamy rysunek tu podpięty. Co dalej? Mamy rysunek, w rysunku znajdują się arkusze, więc musimy zdefiniować sobie arkusz, tak? Czyli powiedzieć, potrzebujemy jeszcze arkusz. Arkusz 1. No i musimy znowu z przeglądarki tutaj dostępnych obiektów odnaleźć rysunki. W rysunkach mamy arkusze, czyli drawing sheet. I w tym momencie mamy taki element zdefiniowany jako arkusz.
I ten arkusz, do tego arku, ten arkusz musi znajdować się w rysunku, tak? Więc musimy po prostu ten arkusz po prostu wziąć i wstawić jako dziecko do naszego tutaj do rysunku. A na samym arkuszu znajduje się to jeszcze widok, musimy mieć jakiś, tak? Czyli stworzymy jeszcze ostatni obiekt, już więcej nie będziemy ich tworzyć, czyli widok pierwszy. I zdefiniujmy sobie, że to będzie po prostu widok typu widok bazowy. Mam widok bazowy utworzony. Wstawimy go sobie do arkusza, bo potrzebujemy go mieć na arkuszu, tak? Czyli wstawimy sobie jako dziecko do arkusza. Dobrze. Widok musi z czegoś się składać, tak? Więc możemy powiedzieć, że chcielibyśmy tu wstawić model. Jeżeli wpiszemy root, to program weźmie po prostu główny zespół Netcafe, wstawi nam do naszego modelu. Zapiszemy zmiany. No i teraz spróbujmy uruchomić całą naszą regułę, zapisując zmiany. I w tym momencie powinniśmy za chwileczkę uzyskać, proszę bardzo, rysunek. Rysunek został utworzony. No, brakuje nam pewnych elementów, czyli skala widoku, odpowiednia orientacja. No, wystarczy wejść tutaj z portem na arkusz i powiedzieć, dobrze, to chcielibyśmy mieć odpowiednią skalę, tak? Czyli view scale jest odpowiednie polecenie, równa się na przykład 1/10. Dalej view orientation, czyli orientacja widoku, równa się bottom. I co jeszcze byśmy chcieli mieć? Żeby on był na przykład na środku umieszczony, tak? Ten rysunek. Więc musimy zdefiniować, że początek tego widoku jest umieszczony w punkcie o współrzędnych. Weźmy sobie na przykład połowę tego arkusza, jego szerokości. Tak? Dzielimy przez 2. Jako współrzędną Y weźmiemy sobie wysokość. Też podzielimy przez 2. Współrzędna Z w przypadku dokumentacji jest nieważna, damy 0 po prostu. I w tym momencie, jeżeli zapiszemy nasze zmiany, proszę zobaczyć, że już w tym momencie nasza dokumentacja zaczyna powoli podążać za naszymi zmianami. No, nadal mam arkusz rysunek bez tabliczki rysunkowej. Tabliczkę rysunkową też możemy wstawić sobie. Po prostu odpowiednie polecenie title block równa się, załóżmy, weźmy tabliczkę standardową ISO i natychmiast ona się tutaj nam pojawia. Kolejny krok, no, dokumentacja, jeżeli są już widokami, musimy w jakiś sposób opisać, na przykład wymiarami. Weźmy na przykład, zdefiniujmy jakiś wymiar, który będzie znajdował się nam między tymi elementami, czyli mamy długość. No i teraz tak, jeżeli byśmy nie korzystali z technologii ETO, to teraz, jeżeli na przykład użytkownik by wziął i zmienił ilość słupków, tak, na przykład z 6 zmienił na 5, no to klasycznie dokumentacja nam się będzie rozjeżdżała, bo zniknęła geometria, której już nie ma, została usunięta z modelu, został jeden osierocony wymiar. Ale dzięki ETO coś takiego nam nie grozi. Proszę zobaczyć, że jeszcze raz dodam ten wymiar. Na przykład w to miejsce, to mogę ten wymiar zaadoptować też do mojego kodu. Jednym kliknięciem myszy mogę wrzucić go do mojego kodu, natychmiast on tutaj się cały, wszystkie informacje o nim przenoszą. No i między jakimi częściami jest ten wymiar zdejmowany? Między słupkiem numer 1, a słupkiem numer n tym, czyli ostatnim, tak? Czyli wystarczy tutaj w tym momencie wziąć sobie, wpisać, że potrzebujemy child index enty, weźmiemy sobie child index ze słupka, tak? Słupek. Dobra. Znam to program, próbuję podpowiadać za dużo. Mamy słupki, bierzemy sobie. I słupkiem ostatnim. Słupek ostatni będzie jaki miał indeks? Po prostu plus IL, bo IL to jest właśnie liczba słupków, która występuje. Teraz, jeżeli sobie zapiszemy ten nasz kod i zobaczmy, spróbujmy zmienić znowuż nasz model, na przykład znowuż zmniejszymy sobie do 4 ilości słupków, natychmiast widzimy, że wymiar już się nie gubi. On jest zawsze odnajdywany przez program, więc nie mamy już obawy, że w jakiś tam sposób no, rozjedzie nam się dokumentacja w taki sposób, że nie będziemy mogli z niej korzystać. Tak wygląda w skrócie funkcjonalność, powiedzmy, ETO. Moglibyśmy tutaj jeszcze pewnie spędzić godziny, żeby zbudować jeszcze bardziej zaawansowany konfigurator, ale ja pokażę Państwu coś innego, coś bardziej już takiego zaawansowanego. Mam tutaj przygotowany taki przykład gotowego konfiguratora, jak on mógłby wyglądać. Zmienię tylko projekt. No i załóżmy, że chcemy założyć nowy
dokument. I tu mamy tylko dostępne szablony, z których będziemy korzystać. Stworzymy sobie nowy zespół dźwigu, takiego dźwigu typu suwnica. Załóżmy, że niech projekt nasz będzie się nazywał NetCafe. I skorzystamy w tym momencie z gotowego projektu, na przykład i to wszystko, co robię. To musicie proszę zobaczyć. Program automatycznie nam buduje zespół od podstaw, bazując na szablonach, czy powiedzmy na kreatorach, powiedzmy, które zostały zdefiniowane. W tym momencie proszę zobaczyć. Mam taki oto konfigurator. Wcale nie potrzebuję podglądu do przeglądarki. Wcale nie potrzebuję podglądu samego zasobu tego intentu, czy powiedzmy całego kontentu tego konfiguratora, bo możemy zbudować własne interfejs użytkownika. Jednym kliknięciem myszy mogę taki interfejs uruchomić. No i w tym momencie mamy możliwość lepszego sterowania wszystkimi informacjami, które mamy tutaj dostępne bezpośrednio w oknie dialogowym. Dzięki temu możemy na przykład skonfigurować taki dźwig. Co tu moglibyśmy zrobić? No mamy różne opcje. Chociażby, proszę zobaczyć, możemy sprawdzić, jaka jest przeszkoda. Czyli na przykład możemy sprawdzić, czy na przykład jeżeli przeszkoda będzie znacznie wyższa, co się będzie działo. A nie, to zdefiniowaliśmy. To spróbujmy na troszkę wyższą wysokość ustawić. Chciałem sprawdzić może taką wartość, jeśli dobrze pamiętam. Tego typu przeszkodę ustawiłem, że jest wyższa. Proszę zobaczyć, że konfigurator automatycznie wykrył nam, że niestety przy takiej konfiguracji nie możemy tego naszego dźwigu przy takich parametrach stosować, bo będzie niestety zawadzać hak o przeszkody, które są akurat w danym pomieszczeniu dostępne. Więc musimy w tym momencie w jakiś sposób to rozwiązać. Rozwiążemy to na przykład usuwając przeszkodę, czy zmniejszając ją do mniejszej wielkości. Kolejny krok, który możemy zrobić, możemy na przykład sprawdzić, czy może dałoby się jakiś inny dźwig tu wprowadzić. Tak? Mam w tej chwili taki na dwóch szynach wózek poruszający się jeszcze na dwóch szynach, to jest sam silnik z samego wyciągu. Moglibyśmy na przykład, nie wiem, spróbować wersję taką pojedynczą. Zobaczyć, jedno kliknięcie myszy, natychmiast mamy wersję mniejszą, którą też możemy, powiedzmy, testować, no ale taka mniejsza wersja niestety może mieć za mały udźwig, bo możemy na przykład zdefiniować sobie obciążenie maksymalne, co byśmy chcieli, żeby przynosił nam ten dźwig i dla niego na przykład byśmy woleli, żeby jednak była ta bardziej solidna konstrukcja tutaj tej suwnicy tego dźwigu. W tym układzie, no niestety widzimy, że mamy pewną tutaj z dachem, z konstrukcją dachu pewną kolizję. Musimy się zastanowić, czy możemy sobie pozwolić na jakiś ruch. Załóżmy, że ta czerwona konstrukcja, no nie możemy jej w żaden sposób zmienić. To są wymagania klienta, więc musimy w jakiś sposób dopasować naszą konstrukcję dźwigu, tak żeby na tej kolizji nie było. Co moglibyśmy tutaj zrobić? Na przykład możemy spróbować odnaleźć nasz element i powiedzieć, okay, spróbujmy najpierw rozszerzyć te dwie duże szyny, na których jest ta wyciągarka zdefiniowana, zamocowana. Załóżmy, że nie 150 będzie, tylko załóżmy, że to będzie dajmy może 250. Zwiększymy rozstaw szyn. I proszę bardzo, wchodzą wartości. Kolejny krok, co moglibyśmy zrobić, możemy spróbować obniżyć nasz system tutaj tego naszego dźwigu, tak? Na przykład zmienić, powiedzmy, rodzaj belki, na przykład na taką, która jest troszeczkę obniżona. I w ten sposób, proszę zobaczyć, udało nam się już coś, nieco zyskać na miejscu, no ale nadal widzimy, że może nie do końca w ten sposób moglibyśmy postąpić. Spróbujmy może zmienić tą grubość belki. No i widzimy, że przy takim układzie no, zyskujemy jakiś luz, który być może będzie dopuszczalny dla konstrukcji tego, dla pracy tego dźwigu. No i nadal udało nam się to wszystko uzyskać w taki oto sposób, przy takiej konstrukcji. No i w ten sposób tak naprawdę operując tymi parametrami, które dostarczymy chociażby handlowcowi czy naszemu klientowi, mamy pewność, że klient wygeneruje powiedzmy moduł, czy powiedzmy skonfiguruje produkt pod siebie, ale też nie naruszając jakichś reguł, które uniemożliwiałyby na przykład wykonanie tego oto projektu. Na koniec, proszę zobaczyć, możemy na przykład włączyć funkcję tworzenia automatycznie dokumentacji. To, co my robiliśmy tam dla pojedynczego tej barierki, tutaj automatycznie, proszę zobaczyć, tworzone są automatycznie od podstaw cztery rysunki.
wraz z rzutami. Wszystko jest rozmieszczane dokładnie na tych rysunkach i możemy. Widzimy jeszcze jeden czwarty rysunek się tworzy. No i widzimy w tym momencie mamy już dokumentację przygotowaną. Wszystkie rysunki są tutaj dostępne. Zobaczmy jeszcze jakiś rysunek, może taki. Podstawowe wymiary są zdefiniowane, czy chociażby taki rysunek też poglądowy, jak to wygląda ze wszystkimi wymiarami zdefiniowanymi, jest udostępniany. No i dzięki temu użytkownik ma już gotową dokumentację, którą może wykorzystać do złożenia zamówienia, lub też, proszę zobaczyć, jeżeli weźmiemy sobie w tą naszą interfejs ETO, przejdziemy, mamy też na przykład narzędzie, które pozwoli nam wygenerować od razu zapytanie ofertowe, albo chociażby przygotować ofertę. Oferta będzie w tym momencie pokazywała właśnie wygląd naszego zespołu, ile elementów, jakich będzie potrzebnych, w jakiej cenie, podsumowanie, więc w tym momencie, jakie będą koszty tego, a także wszystkie informacje dodatkowe dotyczące, związane z tym projektem, opisujące wszystkie elementy składowe, może być wygenerowane. Wszystko w sposób automatyczny, oszczędzając czas i nie zawracając głowy po prostu inżynierom, może to samemu coś takiego osiągnąć. Kolejny krok, który moglibyśmy zrobić, to już akurat nie na tym przykładzie pokażę, proszę zobaczyć, że możemy też, na stronie autodeskowej są przykładowe dema właśnie tych konfiguratorów. Załóżmy, że chcielibyśmy, nie wiem, udostępnić nasz projekt na zewnątrz naszym klientom, więc możemy w tym momencie, korzystając z technologii serwer, ETO serwer, przygotować tak serwer, żeby poprzez przeglądarkę internetową, tak jak w tej chwili robię, mógł serwować informacjami właśnie takim konfiguratorem w przeglądarce internetowej. W tym momencie mam tu jakiś filtr, który będę chciał w jakiś sposób tutaj może skonfigurować. Mam tutaj całą masę różnego typu różnych opcji, które mogą być wybrane. Może spróbujmy tutaj coś zmienić, zobaczymy, jak to nam tutaj wpłynie. Osuszacze. Wszystko automatycznie tutaj w zależności od tego, co wprowadzimy, jest przez program definiowane. Wystarczy tylko zmienić odpowiednie końcówki, może za dużo to się nie zmienia, bardziej od strony wewnętrznej, ale widzimy, tutaj kolejny element zostaje dopasowany, więc w ten sposób użytkownik, powiedzmy klient, może sobie sam zdefiniować, skonfigurować produkt pod siebie. Ma cały czas pogląd 3D, więc ma pewność, że to, co konfiguruje, wie, jak wygląda. Proszę zobaczyć, mamy możliwość też udostępnienia tych modeli naszych w formacie na przykład dowolnym, który jest dopuszczalny. To jest tylko kilka przykładowych, tych formatów zapisu jest znacznie więcej, ale możemy na przykład zapisać w postaci inwentorowego zespołu, w formacie STEP, CATIA, czy chociażby możemy zrobić pliki DWF, albo też to, co pokazywałem w przypadku poprzednim w inwentorze, też tu z tego możemy wygenerować chociażby zestawienie w postaci dokumentu PDF, no i w tym momencie ten dokument tutaj gdzieś nam się zapisał, a tu mamy sumary i widzimy automatyczne zestawienie wszystkich informacji o ich koszcie, jak to będzie wyglądało, trafia bezpośrednio do klienta, klient może to dokładnie sobie zamówić bez żadnych dodatkowych problemów komunikacyjnych, powiedzmy z działem handlowym, czy tłumaczenia, co by tak naprawdę chciał. Tak wygląda ta technologia Inventor Engineering to Order. Więc widzicie, no, nie da się jej pokazywać od bazy całkowicie, bo byśmy stracili pewnie trochę parę godzin zbudowania zaawansowanego konfiguratora, ale mniej więcej tego możecie Państwo się spodziewać po tym produkcie. Jeżeli macie w swojej ofercie zaawansowane produkty, które konfigurujecie pod konkretnych użytkowników, a te produkty są różnią się od siebie, ale nieznacznie, albo w jakiś sposób taki bardzo prosty, którym da się zarządzać, można właśnie wykorzystać w Engineering to Order właśnie do budowania takich właśnie konfiguratorów. Myślę, że zakończę na tym moją prezentację. Dziękuję Państwu za uwagę. Czy są jakieś pytania? Będę z tym gotowy, ewentualnie teraz zróbmy taką sesję pytań i odpowiedzi. Przypominam, że tutaj macie Państwo zakładkę czy okienko questions, w którym możecie wpisywać swoje pytania, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. No dobrze, chyba żadnych pytań nie ma, więc... Jeszcze w ciągu, że twoja prezentacja była
wyczerpująca. Więc po prostu pytań nie ma. No mi się technologia bardzo podoba, chociaż tak naprawdę no na razie jest to dla mnie dość skomplikowane. Natomiast no możliwości, które pokazuje, są naprawdę duże. Nie? No tak, tak. No, przeraża mnie to, że jeżeli bym się chciał tym zająć, to będę musiał pewnie usiąść głębiej w kodowanie tego wszystkiego, a na to niestety nie ma czasu na co dzień. No, no no tak. Ale jeżeli ktoś potrzebuje tego, to na pewno w jakiś sposób jesteśmy w stanie to tutaj czy z wami, czy z kimś innym partnerem na pewno dostarczyć takie rozwiązanie. Dobrze, w takim razie dziękuję Państwu bardzo za uwagę. W tym momencie zatrzymuję nagrywanie.